Kolejne wyzwanie czeka na karkonoskie gminy. Tym razem chodzi o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. Pierwotnie inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu tego roku. Jednak wiadomo już, że tak się nie stanie. Były prezes podpisał umowę na wykonanie tej modernizacji, nie posiadając zabezpieczonych środków. I złożył wniosek, poszedł na emeryturę. Natomiast pani prezes, mając praktycznie już prawie rok czasu, w tej materii żadnych postępów, sukcesów nie zrobiła. Było też tak, że miała możliwość wypowiedzenia tej umowy lub zmiany warunków. To dawała jeszcze dodatkowo promesy dla wykonawcy, przesunięcie terminów, które teraz mogą skutkować, że spółka może nawet zapłacić odszkodowanie do 2 milionów złotych. 21 maja Agnieszka Kryszkowska zrezygnowała z funkcji prezesa zarządu KS WIG. Funkcję tą pełni wiceprezes Arkadiusz Gerono. To, co się dzieje w tej chwili w KSWiK, jest niedopuszczalne z punktu widzenia gmin, a mojej gminy miejskiej Kowary szczególnie. Z tego względu, że dopłata do wody i ścieków jest ogromna. W gminie miejskiej Kowary sięga 1 700 000, a może i będzie więcej. Kolejnym problemem, który musi rozwiązać KSWiK, jest porozumienie z Karpaczem. Miasto pod Śnieżką od marca nie ma umowy na hurtowy odbiór ścieków. Negocjacje trwały kilka miesięcy. Ja jestem bardzo zaskoczony tym, co się dzieje, ponieważ podczas rozmów z KSWiK było już wszystko ustalone. Wstaliśmy od stołu, podaliśmy sobie ręce, natomiast to, co potem przedstawiło KSWiK w umowie, nijak się miało do tego, co było ustalane przy stole. Będziemy działać dwutorowo, tak? W najbliższych dniach, być może jeszcze nawet w tym tygodniu, wystosujemy wniosek do sądu o stanowienie umowy, tak? Po prostu niech się przyjrzy ktoś niezależny od nas. Jak podaje Arkadiusz Gerono, w sezonie letnim nawet 70% ścieków, które odprowadzane są do Mysłakowic, pochodzi z Karpacza. Jeśli spółce i gminie nie uda się dojść do porozumienia, podjęte zostaną kolejne kroki. Wydaje mi się, że to będzie 1 lipca, ta data w tym piśmie postawiona, że zaprzestajemy odbioru ścieków z kolektorów, które są, prowadzą przez komory pomiarowe numer 5 i numer 6. Dzisiaj KSWiK ma duży problem. Chcemy go wspólnie rozwiązać, natomiast ja potrzebuję mieć po drugiej stronie stołu partnera, a nie firmę, która stawia warunki takie, na które niestety, ale nie jesteśmy w stanie się zgodzić. Już niedługo rozpocznie się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wiąże się z tymi inwestycjami dużymi. I z tyłu głowy mamy tak ja, jak i marszałek, jak i KSWiK sprawę odprowadzenia ścieków na przestrzeni najbliższych 2-3 lat z Polany Jakuszyckiej. Ogrom ścieków i to jest poważna inwestycja. Problemy z inwestycjami, a także zmiana zarządu KSWiK nie musi wpłynąć na podwyżki cen wody i ścieków. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma ostatecznego werdyktu, bo jeszcze nie przebadaliśmy wszystkich zmiennych. Kolejne spotkanie członków KSWiK zaplanowane jest na czerwiec. Wtedy to przedstawiony zostanie plan na najbliższe lata.